Cześć, hej, czołem, witajcie, ja nazywam się komandosik.pl, witam i zapraszam was na kolejny part z serii Przygody z Margonem. Jak widzicie, znajduję się w tym momencie w Karkahan. Pewnie dziwicie się, dlaczego tutaj jest tyle ludzi, a pewnie może dzisiaj już tutaj byliście. Jesteśmy właśnie na loterii Margonem, największym jakby skupisku ludzi, które jest dwa razy w roku na loterię wielkanocną, na loterię... Na loterię bożonarodzeniową. Czasami nam się zdarzało, że było chyba w 2012 roku, w lipcu, chyba 22 lipca jeszcze była taka loteria. No ale nie wiem, czy w tym roku będzie tak. Przyjmijmy, że to będzie po prostu nasz specjalny film dzisiaj, gdyż mam nadzieję, że trafimy coś wyjątkowego. Mam 42 smocze łzy. Zamierzam sobie trochę tych jajek tutaj nazbierać, bo ten ekwipunek, który oferuje nam tutaj ten gościu, zaraz wam go pokażę, jest naprawdę niesamowicie fajny. Myślę już sobie nad fajnym ekwipunkiem, ale te rzeczy, które tutaj zobaczyłem, naprawdę zapierają duch w piersiach, tak można powiedzieć. Niektóre rzeczy, które on oferuje, są naprawdę niezwykłe. Naszyjniki albo jakieś kapelusze, kamizelki, rękawice, buty kowboja, to naprawdę są rzeczy godne uwagi. Mam już plan na swój ekwipunek. Myślę już nad tym, ale niestety potrzebuję sporo tych złotych jajek. Na razie mam tylko 4 złote jajki, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie to się zmieni. Zaraz omówię wam szybciutko, co tutaj można zrobić. Jeszcze jedna uwaga na początek. Niestety nie można jeszcze realizować swoich wyzwań, bo chyba trzeba poczekać do mapki eventowej, z tego co się dowiedziałem. Więc tak, tutaj u tego ziomka możemy wygrać takie kupony na loterię i tutaj u niego realizujemy, możemy widać tam 20 kuponów na loterię, możemy wygrać, no i tutaj u niego sobie pokupywać. No tak dość mi się wydaje, że w miarę fajnie to jest. Gwiazda szeryfa, Tuzmer 300 razy, nie no spoko nawet, muszę wam powiedzieć. No dobra, tutaj na razie stąd to by było tyle. Tutaj jest Billy Crash, dostać losy, no i zaraz będziemy te losy kupywali. Ja zawsze tak robię, że zawsze w roku przynajmniej jeden los. Kurde, szkoda, że dwa użycia i tylko 80 minut. No nie, no trochę moim zdaniem słabe te błogosławieństwo. Statystyki są jak najbardziej dobre, no ale czemu tylko z 80 minut działa? No bez przesady jeszcze dwa użycia, a co to jest w ogóle? No fakt, fajnie, że dodatek gorzej jakby w ogóle tego nie było, no ale... Jest w miarę okej i nie ma co nic mówić. 30, na pewno 1.30 smoczych łez za wyzwanie pojedyncze, no bez przesady. No ale na pewno chciałbym to wyzwanie mieć, bo wierzę, że będę miał jakieś szczęście, trafi mi się heroik jakiś albo jakiś legendarny przedmiot. To jest już, nie wiem, niezależne ode mnie, zależne od mojego szczęścia. Kupimy sobie jedno tutaj taką zakup grupowy za 32 smocze łzy, bo ja zawsze lubię na początek zaczynać od tego najlepszego. Tutaj szkoda, że trochę za jeden cel nie ma tych jajek. W tym to bym kupił sobie 30 takich sztuk, bym miał już jeden item, ale niestety nie jest tak dobrze. Twórcy gry niestety to przemyśleli, że trzeba jednak troszeczkę więcej zarobić. No i nie ma tak niestety dobrze. No i to sobie później nie kupimy tego. Czemu? Ale to kupimy, tak, to kupimy i później skończymy. Nie będę tutaj kupował tych losów po jedną smoczą łzę, albo kupię. Nie chcę tak szczerze mówiąc wykorzystywać wszystkiego. No ale kupię sobie ten. Za 3 smocze łzy też można coś w miarę wartościowego trafić. No dobra, zacznijmy z tej grubej półki. Mamy 5 złotych jajek, mamy 3 losy żółtego kurczaka. Tutaj mamy gdzieś wyzwanie zajączka. Dzisiaj tego nie możemy raczej zrealizować, bo potrzebujemy do tego mapy eventowej, która się jeszcze chyba nie pojawiła. Mogę dostać losy. Nie będę u ciebie losów na razie więcej kupywał. Liczę na swoje szczęście, że trafię coś dobrego. Tutaj właśnie te rzeczy, co mówiłem wcześniej. I tu jest ten gościu, u niego można zrealizować nasze loty. Losy. Mam los żółtego kurczaka. No, lubię konkretnych ludzi. Łap spluwę i ustrzel swoją nagrodę. Zobaczymy, co będzie naszą nagrodą. Co jest? Co ja mam powiedzieć? No, złota smocza runa, 5 smoczych run. No... Przyjmę to jeszcze jakoś, to nie jest źle. Przyjmę tą runę, nie jest najgorzej, będę miał zawsze więcej.
Tych run mam na razie 15 smoczych run. Melvin Pogromca, maskotka. No jeden powiedział, kurde, będzie mi to w torbie miejsca zagradzało, a drugi powiedział, o ja pierdzielę, jakie super, będzie pamiątka do końca życia. No ja bardziej był taki po środku, ani tutaj, ani tutaj, zostanę po środku. No i ten miks, zimne mleko, fajnie, fajnie, powiem wam, że 100% życia, 150 razy, to nie jest najgorzej, to nie była zła paczka, bym powiedział, w FIFA, a to nie była, to nie był zły los, był całkiem, całkiem udany. Dobra. Mamy los żółtego kurczaka. Wykonamy jeszcze jeden ruch. Zobaczymy, co będzie tym razem. Łapiemy spluwę i strzelamy jeszcze raz. No nie chcę znowu tego mleka, no Boże. Boże Jezu. Znowu te mleko, no. Czemu dwa losy takie same pod rząd? Jest nie do pomyślenia. Co to w ogóle ma być? Dwa takie same losy pod rząd? To jest jakieś niezrozumiałe dla mnie. No dobra, strzelamy jeszcze raz. Mamy trzy strzały, ten za trzecim razem będzie coś konkretnego. Mówię wam to. Puszka czerwonej fasoli. Fasola w puszce króluje wśród obozowych ognisk, traperów i kowbojów. Dlatego czasami to nie broniący się, atakujący musi salwować się ucieczką lub wykazać się naprawdę twardym zmysłem powonienia. No kurde, o takie... Może być, nie jest źle. I co jeszcze? O, dwa razy! Tak, to najbardziej, może być. Może być jak dwa... No, może być, może być. 20 użyć? Nie, spoko, spoko, to jest okej. No dobra. Tak powiedziałem teraz, jakbym trochę był taki nieogarnięty, no ale to miało tak być, ale ja z tych losów do końca zachwycony nie jestem. Tak miało być, to takie wiecie, taki tekst po prostu miał być. Dobra, pójdziemy sobie szybko do depozytu, schowamy jakieś rzeczy, bo te maskotki, te takie różne duperele nie są mi teraz potrzebne. Jeszcze chciałem pozdrowić Szymona tutaj, on wie za co, więc go pozdrawiam. Dobra, dajemy sobie do depozytu, zaraz to sobie pochowamy i liczymy na jeszcze jakieś różne rartaski, tak można powiedzieć, tak to powiem. Dobra, to nie chcę, co nie jest mi potrzebne w tym momencie, tu nie chcę to, tego chować. Dobra, te miśki, sorry, nie zapłacony? No, bez przesady, płacić jeszcze mam. Dobra, zostawiamy te miśki tutaj. Tu jest 50, nie, 150, nie, okej, okay, powiem szczerze, nieźle. I to mi się trafiło za 12 smoczych łez, więc nie narzekam, nie narzekam. To nie były złe losy. Dobra, to sobie też zostawimy, jedno sobie weźmiemy. Nie potrzebujesz tyle nosić, tyle nie uciekam z walki. Nie, nie, to było, powiem szczerze, że to było całkiem okej, okay, te nasze losy. Nie narzekam, nie mówię, że to było jakieś niesamowite, ale jak mówiłem jeszcze raz, nie jest najgorzej. Więc musicie naprawdę na loterii uważać, bo można nieźle się w tą loterię wrąbać. Loteria jest taką rzeczą, że naprawdę twórcy gry nieźle zarabiają na loterii. No ale jak nie wiadomo, za pracę musi być tam też jakaś nagroda, bo żeby to wszystko przygotować, też trzeba trochę pracy w to włożyć, więc nie będę tutaj zbyt krytyczny. Co, mamy jeszcze 6 smoczych łez, no nie wiem, nie wiem, chyba wolę 3 losy słabsze, do tego jajko, to będzie mi się wydaje, że lepsze dla nas, kupujemy ten los, no i tak, mamy los lukrowego jajeczka oraz jajeczko inne, mamy już 6 jajeczek, zobaczymy co będzie dalej, lukrowego jajeczka, co będzie tym razem, tutaj tą torbę sobie otworzę, jedziemy. To chyba mietka żula jest, kurde. Zlokalizowanie jednego potwora. Są takie obszary na Dzikim Zachodzie, gdzie... No, Jezu. 3 smocze łzy za mietka żula, którego i tak tam nie chcę bić. Szkoda czasu, zanim pałętać się po mapach. Jeszcze raz, strzelamy. Gotowy lekko żłopię, tylko się nie zdań. Haha, no już nie krzyw się tak, powodzenia. Dobra, teraz jak, teraz zamykam oczy. O, dobre, dobre, to może być. Podwójna whisky. No, widzimy, administracja się rozkręca z dawaniem nam tutaj mikstur. Błogosławieństw. Nie, to jest jak najbardziej, za 3 smocze łzy jak najbardziej dobre. Jeszcze mamy jeden los, jeszcze jeden strzał, co tym razem ustrzelimy. Wow, co ja tyle rzeczy otrzymałem?
Gdzie to jest? O, jajka, jajka, mogą być, mam już 11, chyba dostałem 4 jajka, wam szczerze powiem. No to, to było dobre, dobre, dobre. Szkoda, że tam za 12 chyba, nie wiem czy za 12, ten no za 12 tam chyba 30 czy tam 20 coś jajek, to by był dobry strzał, bym mógł sobie już pierwszy item kupić. No ale co, mam nadzieję, że podobało wam się, że trochę, trochę przeżyliście ze mną emocji. Trochę dzisiaj miałem taki inny humor, ale mam nadzieję, że nie było źle. Starałem się jak najbardziej być jakby zorientowanym, jak najbardziej tak się po prostu wczuć w te realizowanie losów. No więc co? Wierzę, że uda wam się również coś wartościowego, coś fajnego trafić. Ja na pewno coś jeszcze tutaj na tą loterię wydam, ale nie chciałem za bardzo bez takich wielkich szaleństw. No też musicie to rozgraniczyć, nie ma co... Nie ma co po prostu tutaj zbytnio szaleć, chociaż ktoś by powiedział, a to jest tak raz w roku, czy dwa razy w roku mogę poszaleć. No to zostawiam już do waszej dyspozycji. Dzięki za obejrzenie. No i jeśli będzie coś, będzie można, uda się mi, będzie już mapa eventowa, to oczywiście pokażę wam zrealizowanie tego wyzwania zajączka, bo naprawdę jestem ciekawy, co z tego wyzwania będzie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli wam się podobało, oczywiście łapka w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Jeśli chcecie być na bieżąco na Facebooku, no to lajkujcie mój profil na Facebooku, który naprawdę nie jest ciężko znaleźć. Dzięki, trzymajcie się, cześć!